Witam wszystkich. Brytyjskie zapałki sztormowe. Model MK3. Zapakowane w plastikowe opakowanie. Taki pojemniczek. Z jednej strony mamy draskę i z drugiej strony. Nie wiem, czy czasami to nie powinno być zapakowane dodatkowo w jakąś folię czy jakiś blister. Tak po prostu to otrzymałem. Być może zostało to wyjęte z jakiegoś większego opakowania. Tu mamy jeszcze watę, żeby to nam nie grzechotało. Jedną zapałkę zamoczymy. Pojemnik ma rozmiary 5,5 na 3 cm. Długość zapałki to 5,1 cm. Porównanie ze zwykłą zapałką. Jest tu dość sporo części, która się będzie palić. Więc sprawdzamy. Jak widać, w miarę długo się paliło. Dość dobry płomień. Zawsze tym coś można podpalić. Jeśli mamy wiatr. Teraz czy zapałka się pali mokra? Jak widać, się zapaliła. Zgasić też za bardzo jej się nie da. Także ogólnie wszystko działa. Czy warto kupić takie zapałki? No zawsze w razie awaryjnej sytuacji parę sztuk by się przydało. Jeszcze będzie test, czy zapałka pali się włożona do wody i wyjęta. Pali się. Po wyjęciu z wody pali się nadal. Zapałek w komplecie jest 25 sztuk. Cena i gdzie ewentualnie to kupić, jak zawsze pod spodem w opisie. Do następnego filmu.